Iwan Erslan przed galą KSW 56 i tuż po ogłoszeniu walki o pas, a więc pierwsze moje pytanie dotyczy oczywiście kulisów. Jak to się stało, że w końcu zobaczymy Ciebie w walce o pas? So, how did it happen that you are finally fighting for the KSW belt? I think they lost the option for Narkun. He beat everybody, so obviously they think I could do some damage for him, so I'm very pleased I have the opportunity to fight for the big KSW championship belt, and I'm looking forward to the fight. No, Iwan twierdzi, że jego pojedynego pas wynika z tego, że Tomek już wszystkich innych po prostu pokonał i no, że jest po prostu szansa, że Iwan może sprawić, zadać Tomkowi obrażenia, stąd postawiono na niego w pojedynku o pas i jest też bardzo zadowolony z tej szansy i możliwości walczenia o ten tytuł. Z poprzedniej walki wykluczyła go kontuzja ręki. Czy może powiedzieć, czy rehabilitacja przebiegała szybko i czy w tej chwili już z tą ręką jest wszystko w porządku? So your last fight that was supposed to be in March was called off due to hand injury. Is everything okay with the hand already? Yes, it's been a long time that injury happened on the last KSW that I won. So it was a year ago. Now I'm in perfect health and I'm really ready to take on the Tomasz at 14 November. No tak naprawdę ta kontuzja ciągnęła się za Iwanem od jego debiutu w KSW w zeszłym roku. No ale to już praktycznie minął od tego czasu rok. Kontuzja jest zaleczona i Iwan jest gotowy, żeby walczyć z Tomaszem 14 listopada. Gdyby miał Iwan przedstawić komuś, kto tak naprawdę nie zna postaci Tomasza Narkuna, jego jako zawodnika, to jak określiłby jego najważniejsze cechy w takich 3-4 zdaniach krótkich? So how would you describe the advantages and the game of Tomasz Narkun? It's obvious what is the best thing of Tomasz Narkun. He's really high skilled in the ground game, so I'm not going to test my skills on that area with him. I'm going to try to put my game on, and I would like to trade with him on the feet. So if he wants to stand and trade, it will be a fun fight for everybody. No, według Iwana nie jest tajemnicą, że najmocniejszą stroną Tomka Narkuna jest jego parter. Iwan nie zamierza wchodzić w ten aspekt jego gry, chce narzucić swój game plan. Nie jest tajemnicą, że będzie chciał walczyć z Tomkiem w stójce i jeśli tylko Tomek podejmie to wyzwanie, to będzie to bardzo fajna walka dla fanów. Czy to duży problem dla Iwana, że walka będzie bez publiczności? Is it a problem that there will be no public at the event? It's not a big problem, but I would love to see the crowd and to hear the cheering for me or against me. It's much better with the crowd, but in these circumstances, this is the best thing KSW could afford us. So I'm very happy this event will happen, and that's the most important thing. No, Iwan twierdzi, że tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Oczywiście fajnie by było, jakby na gali była publiczność, niezależnie czy kibicowałaby jemu, czy Tomkowi, no ale w tych okolicznościach jest to jedyne możliwe rozwiązanie i Iwan po prostu się cieszy, że w ogóle w tej sytuacji gala się odbędzie. W ostatnim czasie przez ATT Zagrzeb przewija się cały szereg różnych znakomitych zawodników, z którymi Iwan ma okazję potrenować i podciągnąć swoje skille. Które treningi wspomina jako najcięższe? So recently there have been a lot of great fighters training in ATT Zagreb. Which trainings with whom do you remember as the hardest, the toughest? Yeah, so Aleksandar Rakic did the whole camp in ATT, and he said it was the best camp of his life. So I was part of the whole camp, and besides him, there was also Ante Delia, who is now sparring with me all the time. So I think I have the best preparation in my life with the really tough guys like Rakic and Delia, and I will show like best version of myself on November.
No tak, w ostatnim czasie Aleksander Rakic przygotowywał się do swojej walki właśnie z ITT Zagreb i przeprowadził tam cały swój obóz przygotowawczy i też powiedział, że to były jego najlepsze przygotowania w życiu. Dodatkowo Iwan trenuje cały czas i codziennie z Ante de Lyon, więc no sam może powiedzieć, że dla niego to też były najlepsze jak na razie przygotowania w karierze i będzie w 100% gotowy na listopad. Iwan jest niepokonany. Czy odczuwa jakąś presję związaną z tym zero w rekordzie? Boi się pierwszej przegranej? You're undefeated. Is there any added pressure because you don't want to lose your perfect record? No, because I felt what it's like to lose. My opponent failed a drug test, so that was no contest due to that. But I felt the loss and I want to happen me to again. So. I know what I'm going to do on November, and I hope my hand will be raised. But everything is possible in there, but I have no fear of loss whatsoever. Tak naprawdę Iwan nie czuje się, że jest niepokonany, ponieważ właściwie miał jedną porażkę, która została zmieniona na no contest z powodu wpadki dopingowej jego rywala i tak naprawdę nie czuje jakiejś dodatkowej presji, wie, co to znaczy przegrać walkę i nie chce, żeby to się powtórzyło, dlatego w listopadzie będzie gotowy, żeby to jego ręka powędrowała w górę. Udało się zachować jako taką aktywność mimo tej pandemii i tych wszystkich problemów, które w ostatnich miesiącach mamy. Iwan nie był całkowicie bezczynny. Od ostatniej walki z Rodriguezem stoczył też bój na chorwackiej gali i tam bardzo szybko poszło. Chciałam zapytać, czy taktyka i przygotowania do tej walki były szczególnie jakoś utrudnione i jak się odnalazł po tej kontuzji zaleczonej i po operacji ręki w pierwszym boju w klatce? So you have been busy because you had this one fight in FNC in Zagreb. So how were the preparation for that fight, especially in the corona circumstances? So how did it all went? Yeah, that was like the time when Aleksandar Rakic was held in his camp in Croatia. So I was really well prepared for that fight. I was coming out of his camp and really on my 100%, and in that time Corona was at the lowest level in Croatia, so it was very good to due to training and everything, so we could do everything like it's normal. And how did you feel with your hand after the injury? Everything's good now, everything perfect, really. I don't have no problem and I will be 100%. No, Iwan dobrze wspomina przygotowania do tej walki, bo właśnie wtedy Aleksander Rakic był u nich w ATT i się przygotowywał do swojej, więc był w bardzo dobrej formie. Też koronawirus niespecjalnie wpływał na te przygotowania, ponieważ w tym czasie akurat w Chorwacji, w Zagrzebiu, ta liczba zakażeń i ten problem był chyba w najniższym punkcie. Nie miał też żadnych problemów, jeżeli chodzi o tą operowaną rękę, także wszystko przebiegło zgodnie z planem. Ostatnie pytanie ode mnie. Janek Błachowicz, nowym mistrzem UFC. Chciałam cię zapytać, bo mieliśmy okazję kiedyś rozmawiać i pytałam cię właśnie o Janka, o twoją opinię na jego temat. Czy ty w ogóle stawiałeś na Janka przed walką z Dominikiem, czy raczej byłeś zwolennikiem teorii, że to Dominik zdobędzie ten pas po tym, jak się pokazał w walce z Jonesem? So, what was your prediction for Błachowicz versus Reyes before the fight? Who did you think was going to win that fight? I thought Reyes would get the W, but I was cheering for Jan. Especially after the fight, I watched with him and Igor Pokrajac in UFC Zagreb when I was the part of the team with Igor, and Jan was not in such a good position that time. So watching him growing and evolving as a fighter and becoming UFC champion was really, really a big thing. Just to see that everything is possible, this sport, and you can't never count anyone down. No, Iwan tu przyznał, że spodziewał się, że jednak to Reyes wygra ten pojedynek, ale kibicował
kibicował Jankowi, szczególnie po tym, jak Janek stoczył pojedynek z Igorem Pokrajacem na gali UFC w Zagrzebiu i no, Iwan był wtedy też częścią przygotowań Igora. Janek przed tym pojedynkiem nie był w najlepszym momencie swojej kariery w UFC i ta cała droga Jana od tego miejsca do zdobycia tytułu jest czymś inspirującym, czymś, co pokazuje, że w MMA wszystko jest możliwe i nigdy nie można nikogo skreślać. Iwan, so thank you very much. Have a great fight. Thank you very much and see you on 14 November.